na zakupy. Myślę, że wszyscy, którzy zajmują się jakimkolwiek rękodziełem, sztuką, malarstwem, grafiką, wszystkim, co wiąże się z produktami artystycznymi, wszyscy mają takie same pokusy. Pójść do sklepu, popatrzeć na te piękne półki, porozglądać się, a potem trzeba zapłacić. Lepiej zobaczmy po prostu, co ostatnio kupiłam. Opowiem Wam o tych materiałach i o miejscu, gdzie byłam. A więc zakup. Co dzisiaj kupiłam w moim ulubionym sklepie plastycznym? Najpierw wyjmę wszystko po kolei. Ła, nie leć. A potem poopowiadam. Tu delikatnie z tym. Pastele Sennelier, 20 sztuk. Ecoline, tuż do brush penów. Mam już czarny i pomyślałam sobie, że kupię jeszcze ten żółty, on się nazywał Deep Yellow, żeby napełnić moje brush peny na wodę, które są bez żadnego koloru. I jestem ciekawa, czy uda mi się zrobić z tej żółci i czerni jakiś ciekawy zielony. Marker Posca. Kilka pędzli, ponieważ z powrotem po wielu, wielu latach zaczęłam malować akrylami, więc stwierdziłam, że muszę wypróbować jakieś nowe pędzle, bo moje są archaiczne i większość z nich w ogóle chyba nie była przewidziana do akrylu, tylko raczej do olejnych farb. Tu jeszcze jeden pędzel. Dwie szpachelki. No to takie zwykłe rzeczy. I kredki. Derwenta. Różne. Wybrałam z trzech rodzajów, z trzech serii. Te są Inktense kredki. Tu są Derwent Drawing, te jasnobrązowe. A tutaj mamy Derwent Color Soft. Zacznę od tych, które już znam, czyli od Color Soft. To jest te 5 sztuk. Color Soft mają taki dosyć maślany poślizg po kartce. Bardzo ładnie można ich używać w technice mieszanej, bo dosyć są w stanie przykryć inne poprzednie, wcześniejsze warstwy. Jakaś fioletowa. A, właściwie powinnam mówić Wam nazwy. Ten kolor bardzo mi się podobał. Taki brudny fiolet. Szukałam takich kolorów, które przydadzą mi się w pejzażu. Chciałam, żeby to były złamane kolory. Bardzo często kolory kredek, których używam do szkicowania, są za mocne. Pale Peach C570. Ta bardzo ładna Ginger, no nie wątpię. C550. Różowa Soft Pink C170. Grey Lavender C220 i Grey Green, niespodzianka, C390. Ten zielony jest raczej taki turkusowo-zielony, szary. Nie wiem, czy nazwałabym go od razu tak zielonym, zielonym. Derwent Drawing. Sporo o tym słyszałam w necie. Podobno ta biel ma być super ekstra. Jest to kolekcja bardzo ładnych kolorów. O, białego to nie widać. Też są dosyć maślane. Solway Blue 3615. To taki szary, niebieski. Pale Cedar 4125. Ciekawy kolorek, brudny. Brudny i jasny. Smoke Blue 3810. Też już bardziej w szarości wpadających. Warm Earth 5550. To mamy brąz. Zimnawy. Tak wyglądają
jedne i drugie. Inktas do tej pory mam tylko jedną kredkę, a resztę mam w bloku, czyli w sztyftach właściwie. One podobno są takie same, że ten kolor, co jest na kredce napisany, to ma być tym samym, co w sztyfcie. Burnt Orange 0260. Mid Vermilion 0310. Bardzo ładny kolor. Coś po środku pomiędzy czerwienią a brązem. Red Oxide 1910. No to teoretycznie. Interesujący. Dobra. Kolor fajny. Czy nazwałabym to Red Oxide? To nie wiem. Tutaj jeszcze Dusky Purple 0730. Fajny, super. Piękny, ciemny kolor. Zgaszony fiolet. Bardzo ładny. Sugar Plum 0715. No, to już bardziej intensywny fiolet. Oak. Oak 1730. Czyli taki neutralny brąz. Fern 1560, czyli paprotka. Wow, zupełnie inny kolor, nie? Jeżeli do Inktens dodamy wody, to ten w miarę neutralny kolor nagle nam się zamienia w coś bardzo energicznego. To jest zawsze ciekawe, jak one zmieniają się. To miał być ten Red Oxide chyba. Red zdecydowanie. Ładny kolor. Na mokro zwłaszcza. Zobaczmy ten brudny fiolet. Oto już widzę, że po rozwodnieniu on jest bardziej intensywny. Tuszał. Taka fioletowa magenta. Pędzel sympatyczny, sprężysty. To jest ładny kolor ziemisty. Wow! Na sucho jest taki zgaszony i delikatny, a na mokro się robi dosyć intensywny i żółtawy, zielony. Następna rzecz, poska. Poskę bardzo lubię. Slate Grey z tych grubych. Teraz pompowanie. 5 godzin później. Tak. To jest ładny szary. Właściwie taki niebieski. Oczywiście szary, ale myślę, że się bardzo przyda do pejzażu. Piękny kolor. Fajna jest też ta końcówka, bo można z nią zrobić szeroką kreskę. Węższą, a jak samym brzeszkiem, to nawet taką dosyć wąziutką. Ecoline, odrobinkę, zakroplić i zobaczymy jaki jest ten żółty, bardzo ładny żółty, ciekawa jestem, czy potem wyjdzie to, ten eksperyment, który chcę zrobić. To są Sennelier, to są bardzo miękkie pastele. Czyli tylko jeden kolor zdarzyło mi się powtórzyć. Dobra, wysypmy to. Nie jest nam to potrzebne. Teraz chciałabym jeszcze zobaczyć, jak te nowe kredki rysują po powierzchni pomalowanej pisakami. Tu mam kilka pisaków. Dobrze, zobaczę. W ten sposób zwykle nakładam warstwy przy... To nie, a może niech też jest poska. Ach, się popra. Nakładam warstwy przy szkicowaniu, tak. A poska zwykle idzie na koniec, więc to nie jest problem. Zobaczmy taki ciemny, to jest Ecoline i jeszcze taki.
ciemnozielonym. Zobaczmy, niech one szybko wyschną. A, mogę zobaczyć jeszcze z tym, z tą poską grubszą. Ona zostawia taki równiejszy ślad niż te cieńsze końcówki. Inktense. Na tym pisaku. Tu jest ładnie. Równo miękko się nakłada. Color Soft teraz. Inaczej. Inktense mają w sobie coś takiego, że one są takie jakby chropowate. I z takim lekkim oporem się nimi rysuje. Myślę, że to dlatego, że są przeznaczone jednak do rozprowadzania wodą. Teraz jeszcze drawing na tym. Drawing są bardzo, powiedziałabym, pastelowe, bardzo miękko idą. A Color Soft są takie bardziej śliskie, bardziej się ślizgają po tym kolorze. Ok, dobra, zobaczmy teraz na tym te same trzy. Color Soft. O, lekko prześwituje. Drawing. I jest Inktense tu. Inktense. Wrażenie, że wszystkie sobie dobrze poradziły. Inktense na tym ciemnym najwyraźniej wygląda. Spróbujmy jeszcze jasne z tych kredek. Drawing teraz na tym zielonym. Ładnie pokrywa, troszeczkę przebija kolor spod spodu, Color Soft. No to właściwie też podobnie kryją i Inktense. Niestety Inktense nie mam jasnej, więc o takie trochę do niczego porównanie. Ale wszystkie dosyć sobie dobrze poradziły. A zobaczmy teraz, jak pójdą na poskę. Tutaj wyraźnie widać, że jednak troszeczkę prześwituje ten kolor spod spodu. Color Soft teraz. Color Soft średnio. Się bardzo ślizga po posce. I jeszcze drawing zobaczmy. Drawing trochę lepiej. Tak, zdecydowanie drawing lepiej na poskę. Inktense na mokrą. Tutaj podejrzewam, że będzie załapywał trochę koloru spod spodu, bo to są też akwarelowe markery, więc no, te się nie rozprowadzają, natomiast tak, tutaj Inktense ładnie. Czasami robię w ten sposób, że kredki akwarelowe, Inktense albo inne akwarelowe, rozprowadzam potem właśnie pędzlem. Nie pędzlem, tylko markerem akwarelowym. Dobrze, który to był Inktense ten. Zobaczmy, jak tutaj. Wtedy przez moment ten marker łączy się z kolorem kredki. I jak teraz pomaluję markerem, to mam mieszanie Inktense i koloru tego markera. Po jakimś czasie on gubi już ten kolor kredki, ale fajne efekty można uzyskać. Można w ten sposób korygować kolor tego markera w momencie, kiedy nie mamy odpowiedniej ilości kolorów i chcemy jakąś różnicę wprowadzić w stosunku do oryginalnego koloru, to można najpierw narysować kredką akwarelową albo Inktense i potem na nią markerem on powinien to rozprowadzić ten kolor i wymieszać z sobą. Poska idzie ładnie. Teraz Color Soft, ten różowy. No i też ładnie ukryje. No i Inktense. Z Inktensem to już jest średnio. Ona Inktense tak jakby drapie i też go trochę rozpuszcza. Oj, to nawet dosyć długo załapuje ten kolor. Jeszcze raz można zobaczyć tu.
Oczywiście jak jest kredki dużo nałożone, to nawet poska zaczyna się po niej ślizgać. Jak się ją delikatniej dotyka papieru tym markerem, to wtedy łatwiej nałożyć kolor. Też na ink ten jest najtrudniej. I tutaj załapało nam trochę koloru z Intense. Pokażę wam, jak to wygląda, ten eksperyment. Ups. Ostatnio próbowałam nowe farby, akryle firmy Liquitex. I postanowiłam kupić je, wcześniej kupiłam w takich tubkach. Te tubki miały 118 ml, a postanowiłam kupić w takich troszeczkę większych pojemnikach. Te mają 400. Trudno było znaleźć w necie takie większe. To jest seria Liquitexu Basics. Oni twierdzą, że te farby, w przeciwieństwie do ich serii Professional, że mają tą samą światłotrwałość. I że mają też te same pigmenty, tylko tyle, że farba jest troszeczkę mniej napigmentowana. Ciekawostka jest taka, że kiedy popatrzymy na to, z czego składa się ta farba, producent tutaj podaje nam informacje o niej, czyli podaje, jakie pigmenty składają się na ten kolor, jakie jest krycie i jaka jest światłotrwałość. I tutaj Burnt Sienna, czyli dosyć znany kolor, tak naprawdę składa się z dwóch pigmentów. PR101, czyli pigment red 101, PBK9, to jest pigment black 9. Ten kolor zawiera w sobie dodatek czerni. Natomiast w wersji professional Burnt Sienna ma tylko jeden pigment i to jest inny pigment niż tutaj. Kupując nie zwróciłam na to uwagi, więc moja wina. Kilka z nich ma w sobie dobieżkę koloru czarnego. Tu mamy tak samo PBK 11, czyli ten Unbleached Titanium też ma dodatek czerni. Nie wszystkie, niektóre są tak jak tutaj, Burnt Amber, Pigment Brown 7, czyli tylko jeden pigment. Natomiast to jest czerń, co my tu mamy jeszcze. Tutaj Raw Amber tak samo, jeden pigment. Red Oxide, tutaj jest dodany pigment żółty do tego, żeby uzyskać taki kolor. Ultramaryna PB29, czyli wszystko w porządku. Kobalt, oni piszą, że to jest hue, czyli że to jest odcień, kolor w odcieniu kobaltu, czyli to nie jest prawdziwy kobalt, tak? I tutaj mamy... Są podane pigmenty, z których oni zrobili ten kolor. Pierwszy to jest ultramaryna, drugi to jest błękit wtalowy, a trzeci to jest biały. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy mamy błękit wtalowy i ultramarynę i białą farbę, nie musimy kupować tego kobaltu, bo możemy go sobie zrobić. Ta Burnt Sienna mnie najbardziej tutaj zniechęciła, że jest z dodatkiem czerni. Pewnie dlatego, że ten pigment Red 101 był troszeczkę za jasny. I tak samo Raw Sienna też jest z dodatkiem czerni. Niefajnie. W momencie, kiedy kupujecie to w internecie i są podane te takie próbki kolorów, sklepy bardzo często nie podają składu farby. Dopiero kiedy w internetowym sklepie są podane zdjęcia opakowania, dopiero wtedy można to zobaczyć. One mają otwieranie w ten sposób, można je wycisnąć, a także można je odkręcić. Łoch, ou. Do pełna. Zobaczmy ten Unbleached Titanium. Był kolor, który bardzo mnie ciekawił, właśnie dlatego, że szukam jakiejś alternatywy dla zwykłej bieli, żeby rozjaśniać kolory. Zamknijmy to. To jest ta pierwsza. Teraz zobaczmy żółtą. Postanowiłam kupić większe opakowania, bo spodobała mi się ich matowość.
nie miałam wrażenia, żeby nasycenie pigmentem było jakieś słabe. Fajna jest konsystencja tych farb. One nie są ani bardzo rzadkie, ani strasznie gęste. Takie są jakby w połowie drogi. W zależności od pigmentu farby często mają troszeczkę inną konsystencję. To jest spowodowane charakterystyką pigmentów. Wcześniej nie zwracałam na to uwagi, ale jak zaczęłam robić pastele, to się okazało, że jednak pigment ma znaczenie. Nie jest to takie neutralne, jak mogłoby się wydawać. Jest! No dobra, cofam wszystko, co powiedziałam o napełnieniu tych farb. To był bąbelek powietrza i to tylko tak wyglądało wspaniale. Ale i tak są całkiem spoko. Haha, się dało. I będę testować te farby. Mam do nich medium matowe i używałam też, mieszając je z innymi akrylami, które miałam jakieś stare. Gdzieś słyszałam, że nie powinno się mieszać różnych akryli od różnych producentów, ale jakoś nie mam z tym nigdy problemu. Tu nie. Z tyłu może. Ja eksperymentowałam. Tutaj sobie zrobiłam takie próbki, mieszając te dwie akwarele. Ła, się upoprałam. Te dwie akwarele w płynie, czarna i żółta. Tu mamy Deep Yellow, bo chcę zrobić z nich swoje własne pędzle akwarelowe. A właściwie pisaki akwarelowe. I zacznijmy od może ta Eska. To jest malutki pędzelek. Najpierw opróżnię zbiorniczek z wodą. I zacznę od tego żółtego. Trochę wymieszajmy. No, ale tutaj wszystko jest ok. Ten czarny jest kupiony dużo wcześniej, dlatego nie ma takiej pipetki, dlatego musiałam wziąć sobie swoją. Najpierw napełnię go żółtym, starając się, żeby mi to wszystko nie wyciekło. Czarnego tylko odrobinkę, łatwo powiedzieć. Okay, zobaczmy, tak. Nakręcam. Jeszcze właśnie w tych pędzelkach nie najlepsze, że one mają kiepskie to dozowanie wody. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o materiałach, które Wam pokazałam. Jeżeli tak, polubcie filmik, łapkę w górę. Do zobaczenia za tydzień.